Każda planeta i Słońce mają tylko 3 minuty na zaprezentowanie swoich przemyśleń. Widzimy, że Mars jest, a Marsa reprezentują... Kasia. Kasia i Pan Krzysztof. Pani Kasia i... Krzysztof. Pani Kasia i Pan Krzysztof. Proszę bardzo, komu mikrofon oddaję? Uwaga, uwaga, uwaga. Teraz już koncentrujemy się na prezentacji. Troszeczkę z boku, żeby wszyscy widzieli. Do ponownego przerobienia można wykorzystać puszki, kapsle, papier, szkło, plastik, opony, drewno, kartony, telefony, złom. I kartridże. Dobra, czyli mamy duży zestaw tych elementów do ponownego wykorzystania. Co grupa wybrała? Szkło. Szkło. No i teraz uwaga, uwaga, ale spróbujmy popatrzeć, co inni wymyślali. I teraz mamy szkło, wobec tego jakie może być drugie życie szkła? Przetopić i stworzyć nowe formy, na przykład figurki, wazony, naczynia, opakowania, szklane. No i tak, można tak? Tak, dobrze. I hasło? Nasze hasło reklamowe to segreguj szkło, będziesz miał okno. Segreguj szkło, pomóż przyrodzie i bądź eko. Aha, no dobra. Czyli mamy grupę, która ma 3 hasła. Nie za bardzo się Mars mógł zdecydować. Które by nam najbardziej pasowało? Segreguj szkło, będziesz miał okno. Segreguj szkło, pomóż przyrodzie albo bądź eko. Okno. Okno? No, bo trochę ze szkłem, jedno albo drugie, prawda? No, ale grupa wybrała sobie również bądź eko. Bardziej uniwersalne hasło. Dziękujemy grupie Marsa. Brawami. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Jestem Marcel, a to Adrian i jesteśmy... Dobre. Pierwszy krok, czyli opakowanie lub odpady, które można wykorzystać ponownie, to puszki na przykład, papier, plastik, w skład którego wchodzą zakrętki i butelki, szkło oraz drewno i baterie. Tak. I wybraliśmy spośród tych produktów butelki plastikowe. Mogą służyć one... Uwaga, moment, poczekajmy. Zauważmy, tam było szkło, teraz plastik, a więc coś innego. Mogą służyć one na przykład do gier i zabaw, na przykład gry w butelkę. Sam kapsel też może służyć na przykład do gry w nogę na korytarzu. Można też zrobić akcję charytatywną z butelek i te butelki jakoś przetworzyć. Można również dekoracje i czasami nawet budynki zrobić. Na przykład w Telewizji Polskiej dekoracje do Poziom 2.0 są zrobione z butelek zmiecionych. Można te butelki wielokrotnie wykorzystywać. No i jeszcze mają wiele pozytywnych zastosowań. Można je na przykład zgniatać, bawić się nimi, tak jak tu gry i zabawy. Mamy 3 hasła takie, a raczej 2. Gole strzelaj, butelki zbieraj. Trzeba zbierać butelki na przykład, żeby zrobić z nich takie dekoracje, a gole strzelaj chodzi o to, że tymi kapslami można grać w piłkę nożną. Nie bądź szkodliwy dla nas, butelki napełniaj drugi raz. Na przykład jeżeli się wypije picie, to można tą butelkę, w której było to picie, napełnić drugi raz. Nazywam się Ola, to jest Maja. Pomyślałyśmy, że można przetworzyć na przykład szklane butelki, makulaturę, baterie, kapsle, kartony, puszki, opony, telefony komórkowe, telewizor, plastikowe butelki i komputer. Makulatura to papier, drugie życie. Gazety, książki, zeszyty, serwetki, bibuła, papier toaletowy, papierowa torebka, ulotki, plakaty, kartony, konfetti, chusteczki, bloki rysunkowe i techniczne, papierowe kubki. Ale ziemia nas nie oszczędza.
Nie tam na tego. Nasze hasło brzmi: ocal płuca świata, bo makulatura to nie bzdura. Dziękujemy. Mocne, brawa! Bardzo dziękujemy planecie Ziemia. Jak widzimy, uwaga jeszcze momencik, jeszcze chwilka koncentracji. Jak widzimy, przyrasta nam znacznie liczba tych różnych elementów, które nadają się do drugiego życia. Nazywam się Marek Krzysztof Roman II. Marcin? Uba. Ja nie powiem, jak się nazywa, bo obowiązuje mnie ochrona danych osobowych. Czyli mamy tutaj jakiegoś szpiega. Anonima. Albo świadka szanownego. Oddaj parady, oddaj odpady, nie rób parady. Panowie, zaraz, uwaga. Czyli zaczęli panowie od hasła, jakiego? Oddaj odpady, nie rób parady. Dobrze. A co jest w tym zestawie, który proponujemy do ewentualnego drugiego życia? Plastik, szkło, metal, papier, komputer, aluminium, materiał, drewno, organy ludzkie. Organy ludzkie? Organy ludzkie mogą być? Nie. Mają drugie życie? Mają. Mogą mieć. Mogą mieć na trzy. Oczywiście. Świadek koronny twierdzi, że nawet trzy mogą mieć. Pan Krzysztof twierdzi, mogą mieć 20. Dobrze, a teraz co grupa, bo wiem, że grupa miała jakieś problemy z wydzieleniem jednego elementu. Czy udało się to ustalić, który byłby najważniejszy? I co z niego, to drugie życie jakie może być? Nie? No to teraz na bieżąco, trudno, jak wszyscy to wszyscy, teraz czterej muszkieterowie muszą w tym momencie wybrać, co się panom najbardziej... Organy ludzkie. Organy ludzkie? No ale dobra, co z organów możemy zrobić, jeśli chodzi o drugie życie? Nowe życie. No dobra, drugie życie, coś jeszcze? Jedzenie. 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 Kolejną nerkę, wątrobę, różne rzeczy. Nie no, my wiemy, że z organów mamy to drugie życie, czyli że przeznaczamy dla kogoś, kto potrzebuje organów. Raczej innych rozwiązań jak mielone, myślę, że nie szukalibyśmy. Tym bardziej zauważmy, że nie jest powiedziane, uwaga, chcę powiedzieć może smutną rzecz, nie jest powiedziane, że my za 30 sekund nie będziemy potrzebować organów. Nie jest powiedziane. Człowiek nie zna dnia ani godziny, kiedy może potrzebować czegoś od drugiego... Moment teraz. Od drugiego człowieka. Więc bierzmy pod uwagę to, że w pewnym momencie to poświęcenie się niektórych, że przeznaczają część samego siebie dla innych ludzi, może być poświęceniem ratującym nam życie. I powodującym, że rzeczywiście otrzymamy drugie życie raptem. Myślę, że niektórzy z nas mogli być świadkami takich rozmów, na przykład w rodzinie, że gdyby był dawca, ktoś mógłby dalej żyć. Ale nie ma dawcy, albo nie możemy znaleźć odpowiednich organów. I kończy się nasze życie, nie mamy drugiego. Więc rzeczywiście pomysł może z takich trudnych. Pomysł, który powoduje, że mamy tylko jedną alternatywę. To znaczy możemy swoje organa dać drugiemu człowiekowi. Innego rozwiązania tutaj nie ma, że możemy z tymi organami coś innego zrobić. Ale wart też rozważenia, na pewno. Ja mam na imię Łukasz. Patrycja. My przygotowaliśmy rozkład makulatury. Można przetworzyć szkło, telefony, plastik, puszki i biomasę. Jeśli chodzi o papier, to można go przetworzyć... Jedna uwaga. Biomasa jest już surowcem, z którego korzystamy, prawda? Czyli pamiętajmy, że to już jest przetworzony pewien materiał, który oszczędza zasoby naturalne, jeśli energii potrzebujemy. Tutaj byśmy troszeczkę ze znakiem zapytania o biomasę traktowali.
Papier można przetworzyć ponownie na... Uwaga, ale jeszcze teraz chwileczka koncentracji, dobrze? Zaraz będzie można się swobodnie wypowiadać, bo skończymy nasze zajęcia. A teraz szczególnie niech patrzy ta grupa, która miała makulaturę. Kto miał? A, Ziemia miała makulaturę. No właśnie, czy tutaj nie ma czasami jakiegoś świeżego, oryginalnego pomysłu? I wszyscy się zastanawiamy, czy rzeczywiście tylko to, co grupy poszczególne proponują, to jest ta możliwość uzyskania drugiego życia. Jeszcze raz więc wróćmy, co można zrobić? Tak, papier można przetworzyć na papier toaletowy, gazety, książki, torby papierowe, zeszyty albo kartony. Tak. Jakie hasło? Nasze hasło to Chuck Norris wybrał papier, wybierz i ty. O, Chuck Norris, mocno. No i to tyle. Jeszcze raz dziękujemy grupie za pomoc. Dziękujemy. Ja jestem Kuba, obok mnie stoi Justyna i Karina. Panie, stańcie tak, żeby było widać. O, dobra. I pomyśleliśmy, że można przetworzyć butelki plastikowe, gazety, makulaturę, reklamówki, puszki aluminiowe, butelki szklane, opakowania plastikowe, odzież, tonery i kartridże. Kartridże. Wybraliśmy jeden rodzaj z pierwszej, no, właśnie z pierwszej grupy i mamy kilka pomysłów, jak można dać tej rzeczy drugie życie. Niepotrzebną odzież możemy wrzucić do odpowiedniego kontenera. To jest odzież? Tak, odzież. Możemy wykorzystać ją jako ścierki, przeszyć na inną odzież, oddać potrzebującym. Możemy wykorzystać jako materiał do prac artystycznych, na przykład w szkole. Zbędny sweterek oddaj biednemu za cukierek. Takie hasło. Podartą koszulą twój samochód wyporują. Stare spodnie mamy biednej Kasi damy. Uwaga, jeszcze raz ja szybko przeczytam hasła. Zbędny sweterek oddaj biednemu za cukierek. Podartą koszulą twój samochód wypolerują, stare spodnie mamy, biednej Kasi damy. Aha, tak. Super. Brawa dla Słońca. Bardzo dziękujemy. Możecie Państwo się udać do swoich miejsc. Proszę Państwa i brawa dla wszystkich, którzy tutaj dzisiaj ciężko pyrali. Tak jest. Ostatnie tylko zdanie. Mam nadzieję, że weźmiemy sobie do serca te różne zdania, myśli, które tutaj dzisiaj padały, które usłyszeliśmy albo które wymyślaliśmy i do których, mam nadzieję, będziemy przez całe życie przekonani. W ten sposób, żeby jeszcze ktoś po nas mógł żyć na naszej planecie i żeby mógł korzystać z tego wszystkiego, co jest wokół nas, w naszym środowisku. Nie mamy żadnych pytań, problemów? Nie. Bardzo dziękuję więc za wspólne spotkanie, no i do zobaczenia.